Witamy was, kochani. To znowu my, Tchymarcinos i gra Czarnobyl. Nie mierdol. Powiedz, nie? DVD. I piękne. Ten cały dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nowemu królowi Czarnobyla. Mianowicie panowi Kotletowiczowi. Tak, bo co się stało? Właśnie, ponieważ pan dawny właśnie legenda Czarnobyla, czyli pan Marcin Kulba, właśnie odszedł już na zasłużoną przerwę od dnia 1 grudnia zeszłego roku. 31. No, listopada 21. I teraz z kolei od tego właśnie czasu w Czarnobylu urzęduje nowy taki szef. Szef wszystkich szefów. Mianowicie pan Kotletowicz. I powiedz jego imię. Powiedz! Dalej, po cichu powiem. Daniel chyba się nazywa. Daniel Kotletowicz. Tak go się nazwiemy. Daniel właśnie Kotletowicz. I tu właśnie go troszkę poznał, Tchymarcinos. Bo właśnie Tchymarcinos właśnie pracuje w Czarnobylu jako likwidator. I powiedz, jakie ma właśnie cechy ten pan Kotletowicz? Powiedz tak, czym zobaczy, się powiedz wyróżnia ten pan? Jak ktoś to zobaczy z mojej szkoły. Nie obchodzi mnie to. To mam przejebane. Jak się tylko dopowiem. Nie pierdol, powiedz tak. Czym się obchodzi wyróżnia ten pan Kotletowicz? Powiedz tak. To jest gówno. Kolega. Tak, no nie wstydź się. Powiedz. No Marcin. No. Czym się obchodzi wyróżnia pan Kotletowicz? Nie wiem. Pytanie, odpowiedź z Windows serwera na ocenę. Jeszcze i tym panie pyta. Na jeszcze też te routerki, switchiki, takie gówna. I co, ale jeszcze, kogo wolisz? Jeszcze to robiłem. Kotlet czy klub? Wolałem klub suma. Czemu? Bo tak. No właśnie. No właśnie. No już Marcin, ale skoro on już odszedł. Tak, jest teraz pan Meatman w Czarnobylu, niestety. Rządzi, powiedz tak, twardą ręką, niestety. No widzisz, no. Tak, jak co? Ktoś zobaczy. A, tam nie pierdol, tam panie. Respirator. Panie, powiedz tak, Kotletowicza się panie boisz. Respirator. A inaczej, a powiedz tak, a jakim pojazdem, powiedz, on się porusza po Czarnobylu? Powiem tak, z obozu, nie znam roku. Z obozu na obóz. Powiem tak, nie znam roku. Nie pierdol. Jakim, powiedz, on jeździ pojazdem w Czarnobylu? Z obozu na obóz. Nie wiem, kurde, on ma chyba Clio. Właśnie. Bo jest jak z dieslem, nie? Ale to nie, to ci przecież nie powiem, bo nie wiem, ale chyba... Tak. To, a w ogóle masz diesle jeszcze w tych nowszych Clio? Pewnie, że tak. 1.5 DCI. Nowy Clio też ma diesla? A Micra nie ma diesla? Ma. Nie wiem, kurde, bo jakoś teraz... 1.5 DCI, 10. Teraz nie są chętni do diesli, są wszyscy. Praca jeszcze ma. Bo chętnie jest zjebana. To tak. A to panie, diesel maksymalny, co jest panie we Francji, w klubie PSA? 1.5. To jest panie 1.5 DCI i koniec. Koniec, nie ma innego. Tak, 2.0 już wyjebali DCI. 2.0 to jest taka optymalna pojemność do każdego auta. No już wyjebali. To jest taka minimalna pojemność. No panie, taki właśnie ich pojazd SUV, to jest taki SUV flagowy. Ten Peugeot 3008, nie? Flagowy SUV, nie główny, no. Flagowy. To jest tak, na koła przednie. Coś flagowego musi sobą reprezentować. Tak. A to chujstwo? Napęd jest tylko na koła przednie. No. I dawniej maksymalnie to było 2.0 HDI, chyba miał chyba tam 108 koni, no. A teraz kiedy masz maksymalnie to jest 1.5 HDI, 130 koni i koniec. To słabszy jest jeszcze. Tak, ale mówię ci, normy spalin wyjebali ten 2.0 HDI. Wybornie. No, maksymalnie jest 2.0 HDI, a jak nie, HDI mi się pojąć nie chcesz, to masz benzynkę jeszcze. 1.2 PureTech, trzycylindrową. A nie 1.3 jeszcze? To jest Renault przecież, nie? No. Ale ja mówię o PSA koncernie. Aha, bo ty mówimy o PSA, no to tak, no to nie. To masz 1.2. To masz maksymalnie 1.2 piertek czy cylindrowy. No. I jeszcze w opcji masz 1.6 TKP, ale już jest silnik z hybrydą. Też silnik lepszych klas. Tak, 1.6 TKP z hybrydą masz potem i koniec. Lepsza klasa. Tak. O. A z kolei Renault? Ten silnik już dawno masz, wyjebało. Renault masz jeszcze DCI 2.0. No jedyne, że tam masz diesla takie. Ale to masz tylko ten 2.0 DCI. To jest tylko w tym kolosie, to jak SUV im największym z kolosie. I jest chyba też w Renault Talisman. Aha, ale robią Talismana w ogóle? Robią, ale tylko w kombi już. Co? Tak. Jak to kombi? No to kombi jest tylko, chodźcie, tak samo Passat B8. Jeszcze chyba jest tam. Już go wyjebali z oferty w Polsce i w Niemczech.
Jest tylko kupienia kombi i koniec. Kurde, ja myślałem, że jeszcze jest ten. Już po prostu nie robią kombi już i koniec. Znaczy już po prostu nie robią sedanów. A ja myślałem, że jeszcze jest Passat sedan. No już nie. Czy to przecież... No w sumie to już dobry rok. Musimy to sobie opowiedzieć. Jeba się będzie, jak jeszcze mi to. Niech znam Polaczki, jeżdżymy tymi chujstwami. To mnie to obchodzi. No tak. Tak nigdy tego chujstwa sobie nie kupię, bo dla mnie szkoda pieniędzy. No tak. Takie gówna. Cloud ciekawy jak jest to, nie? Po co? Jeden do trzech. Co prawda pierwszy na liście strzelców wpisał się Łukasz Budziak, ale kolejne bramki zdobywali Tomasz Zawada, dwie, i Dawid Krzyżaniak z karnego. Tomasz Zawada, Tomku, bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Dziwię się jeszcze, że grasz przy tych schorzeniach, które miałeś, i chylę czoła, że po prostu się nie poddajesz i potrafisz jeszcze gole strzelać. Padnie kiedyś na kawkę do nas. Natomiast taka sentymentalna dyskusja się między nami wywiązała chwilę przed nagraniem. Rozmawialiśmy o tym nowym obiekcie, no i o tej Astrze, której można by pomóc, ale to jest kwestia odpowiedniego wykorzystania tego potencjału piłkarzy, bo sam chyba podałeś liczbę zawodników, którzy uprawiają tę piłkę w naszym powiecie. Dokładnie tak, no to tutaj o Astrze, Krotoszyn, o... Nie znam roku. My pierdol. Na różnych imprezach, które żeśmy organizowali, czy chociaż gotuj z okazą, impreza do Chrzanów, kiedy Karol przyjeżdżał, inni przyjeżdżali, no, to trzeba, tam trzeba było się pokazać, tam trzeba było... To już możesz świadczyć, o, ty bardziej nie znam roku, co ja znam, jak to ktoś usłyszy, ale to nie interesuje mnie. Słyszysz zresztą go? I... Ja mówię, słyszysz, że to jest taki gej? Tak. No. Mam tu spierdolenie. Kuzyn tam. Droga młodzież, nadszedł wreszcie dzień, który przez wielu stu obecnych skwapliwie zaznaczony był w waszych kalendarzach. Od dzisiaj czas staje się płynąć inaczej. Jego upływu nie wyznaczają jeszcze dźwięki, terminy kolejnych czasówek, terminy kolejnych sprawdzianek. Dzisiaj czas będzie płynął inaczej, musimy być przed wami tylko egzaminy naturalne i egzaminy zawodowe. Szanowni Państwo, droga młodzież wraz mam Polarek oraz drodze odwiedzi Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Tak naprawdę to w dniu dzisiejszym rozdajecie się ze szkołą. Myślę, że wielu z Was powie z naszą szkołą i mam nadzieję, że ta nasza szkoła pozostanie Wam długo w pamięci. Kurwa. I pozostaną także piękne wspomnienia wspólnie spędzonych lat. Na przykład klasowe wycieczki, niekoniecznie lekcje, ale wspólnie spędzony czas. Nie. A może i nawet ten strach przed klasówką, który uczynił z Was zżytą grupę, co żeśmy obserwowali przez 3-4 lata. Żytą grupę. Drogę młodzieży, także my, nauczyciele, przyzwyczailiśmy się do Was, naszych uczniów. Powiem, że Wasza przyszłość leży nam bardzo na sercu. My ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, by dobrze przygotować Was nie tylko do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, no, ale także do dorosłego, odpowiedzialnego życia. Ty, to do widzenia, powiedzmy. Za chwilę pożegnamy uczniów trzeciego liceum ogólnokształcącego. Szkoła się rozpadnie. Na koniec życzę wszystkim Wam, także Państwu z działu zaocznego. Na regale kolekcja płyn. Wygier? Dobra, wyszło. Gdzie? Pełne gazety. Bo już nie wyszło. Starczy cream. Powiem tak. Także, kochani, to był piękny odcinek. W całości poświęcony panowi Kotletowiczowi. Maciej, bo jest tak. On wkrótce do nas jeszcze powróci, bo jest nie? Tak? Czy nie? Także do zobaczenia. Tak, mam przejebane. Jak ktoś usłyszy, że ktoś dzwoni z szkoły, to mam przejebane. O, nie pierdol. Wiesz, że to ty byłeś na pewno. Chyba, że znaczy, nagrać mi mordę, czy nie? Nie. To dobrze. Do widzenia. Do widzenia i z panem Kotowiczem, powiedz. Jak nie nagrać mi mordę, to nie nagrałem.